Dzisiaj poprowadzisz pociąg osobowy z Katowic do Zawiercia. Na początku sprawdź łączność w dyżurnym ruchu. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora SimRail. I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie N71 ze stacji Katowice do stacji Zawiercie. Tak, dzisiaj taka no krótka trasa, godzinka i 10 minut z nim pokazuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otwieramy sobie drzwiczki i przez nie wchodzimy do naszego zespołu trakcyjnego. Drzwiczki oczywiście za sobą zamykamy. Potem o tym nie zapomnieć. Ja to słyszę, to właśnie nasz elektryczny zespół trakcyjny jest już uruchomiony. Przechodzimy sobie ładnie do kabinki. Siadamy na fotelu maszynisty. Załączamy rozrząd. Nastawnik kierunkowy dajemy sobie na tryb neutralny. Wszystko ładnie jest, napięcie jest w sieci. Włączmy sobie, radio, telefon właśnie. N57 się tutaj włącza. Oświetlenia nie potrzebujemy. Właśnie. I sprężarka była wyłączona. Drodzy Państwo, ja na wszelki wypadek robię tak i jeszcze raz załączę sprężareczki, odgrzewanie pociągu. Kontaktujemy się z dyżurnym ruchu na kanale radiowym numer 2. Katowice do 40614, próba łączności. Katowice na odbiorze, słychać dobrze? Katowice 40614, jest gotowy do drogi. Katowice mają nas gdzieś, a jednak nie. N71. Czym się różni N71 od N57? Że N57 ma tylko jeden człon środkowy, a ten ma dwa człony środkowe. Tym one się różnią, więc dajemy nastawnik naprzód, myślałem, że nam da manewry. Oświetlamy tablice relacyjne i załączamy reflektory. Dajemy sygnał baczność. Za sekundkę, za momencik. I nie ruszamy, bo jeszcze ręcznie. No i od razu lepiej. I wjeżdżamy do Katowic. Na stację Katowice, przepraszam. Nie do Katowic. Delikatne ścinki, 25 klatek, no ale Katowice to duża stacja. Niestety ja swoją specyfikacją komputera spełniam niemalże wymagania, jeśli chodzi o kartę graficzną. Już dalej nie wspomnę.
moja 1060 Ti 6 GB już się przestarzała. Ale coś bywa. Stoi pendolino, stoimy dziś lokomotywę, odczyta na synku. Co jest jakiś ruch? Czy ruch na lokomotywy sobie stoi? Żadnego ruchu to tu nie ma. Normalnie w M57 aż tak hamulce chyba nie piszą. Tego co ja pamiętam. Ale mogę się mylić. Mi się wyłącza. No właśnie, SHP. Tak nie można jechać, tak można jechać. Fajne. To nam, drodzy Państwo, 5 minut na odjazdu. A my pójdziemy się przejść kawałeczek po Katowicach. Zapomniałem zapalić światełka z tyłu, to też od razu się tam przejdziemy. I... właśnie jeszcze chciałem... A... ten rozkład jazdy jest trochę źle zrobiony. Na pewnym odcinku jest miejsce opuszczenia pantografów, które nie jest ujęte w rozkładzie. I od tego miejsca człowiek zaczyna się spóźniać, a tam się straci z 2 minuty rozkładowe jakoś. No niestety, nie ujęli tego opuszczenia pantografów, tylko po co tam wstawili te wskaźniki, skoro nie jest to ujęte w rozkładzie. Rozumiem, że wielu użytkowników, pewnie graczy, którzy Simrayna grają, nie zwracają na to uwagi i sobie jadą. A jeśli ktoś by chciał to symulować, to rozkład jazdy też powinien to symulować, tak? Najmniej powinien być stworzony do symulacji, a ci, którzy tego nie robią, powinni po prostu przyjechać przed czasem. A nie na odwrót, że ten, który jedzie według przepisów kolejowych, się spóźnia. To jest taka moja malutka dygresja na ten temat. Nie pochodzimy trochę tutaj, zobaczymy co się dzieje. W sumie to chyba nic specjalnego. L07. Możemy sobie wsiąść? Nie, to jest tylko statyczny model, ale nawet w środku coś ma. To nie jest lokomotywa chyba tą, którą się jeździ. Chyba ma zbyt wysoką teksturę. To jest raczej jako model statyczny? Nie. Ciekawe, czemu nie możemy tam wsiąść. Właśnie, zapomnieliśmy o sygnałach. Końca składu. O, ktoś wsiadł nawet. Niemożliwe. Pierwszy raz widzę, że kogoś w pociągu. Dzień dobry panu. Stawić obuwie i bagażu na grzejnikach. Właśnie, bo ogrzewanie pracuje. Ciekawe. Szczegóły ma nawet w miarę dobre. Ciekawe, czy ma zęby. Ładnie wygląda. Ładnie odzorowany człowiek. Światełka czerwone. Wejdziemy zobaczyć, czy aby na pewno się zaświecimy. Świecą się. Jak ja zawsze dobrze pamiętam, to tutaj z przodu nie można było wchodzić. Tutaj do tych pierwszych, nie? To zawsze konduktorzy siedzieli przy tych drzwiach. I te drzwi były zamknięte na kluczyk. To był kluczyk i zawsze przekręcali, nie? Wiecznik. To nie można otworzyć. Szkoda, a okienko można otworzyć też, nie? No, jeszcze trochę rzeczy nie można robić z Simrayu. No i nie przeszkadza to w żaden sposób w rozgrywce. A właśnie.
słynne, dziwne, z której się wzięła nazwa tego pociągu. Nie się korzystaj z wózka. Zostałem minus 100 punktów do znaki zapytania. No tak, zabranie się korzystać z WC podczas postoju pociągu. Ale jest fajnie nadzorowane, rzeczywiście tam było i ta klapka się tam ładnie otwierała, no. Się zdradzę. Była nóżką się. Się przypominają czasy dzieciństwa, jak się jeździło tymi kibelkami. To było coś, a nie to co teraz. Jakieś nowoczesne składy. 4614 głosów do odjazdu. No i ruszamy. Jedziemy z Piotowic, to będzie lepiej się jechało. Będzie tak mało klatek, tylko będzie trochę więcej. Kiedyś nadmieniałem w tych ustawieniach, ale chyba wróciłem. Już nie pamiętam co ja to. Skalowanie. Zamieci. Gdzieś chyba jeszcze były gdzieś lusterka. No, coś na ziemię. Szczerze przyznam, że dużo to dało. Bardzo dużo dodało. 6 FPS-ów więcej. Jest ciekawostka. Dobrze. Rozpędzamy się. To jest S2 na semaforze. Oczywiście patrzymy się na amperomierz silników. Przy dodawaniu kolejnych pozycji do szybkowania. Następny planowy postój, stacja Katowice w Zawodzie.
Zimry mi się przyciął, zawiesił się. Ale chociaż ludzie powsiadali. Normalnie coś nowego. Ktoś tu siedzi. Nie wiem, czy to jakaś aktualizacja wyszła, czy coś. Nie wiem, to jest ciekawostka. Ogólnie Azden jechał tę misję w drugą stronę. I stąd wiem, że wtedy były problemy z tym opuszczeniem pantografu. Zobaczymy, jak wyjdzie to teraz. Się stało, czemu się nie świeci kontrolka jazdy na oporach? Czy świeci? Powinno. Czemu nie świeci? Dobre pytanie. Oczywiście nie teraz, ale wtedy, gdy jedziemy na oporach. Powinno się świecić. Ciekawe. Pociąg stoi. Czyli też i dodali ruch AI, tak? Musiał jakiś update wyjścia z tego wychodzi, który ja pominąłem. Drodzy Państwo, ale resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.